początku IX wieku pewien hiszpański pustelnik ujrzał gwiazdy na wzgórzu, które nazwano z tego względu właśnie Compostela, czyli pole gwiazd. Wkrótce potem znaleziono tu zakopany w ziemi ołtarz z ludzkimi kośćmi, który wedle legendy należał do ucznia Jezusa, do świętego Jakuba. Po hiszpańsku jest to Santiago. No i zostały tu przywiezione z Egiptu po jego męczeńskiej śmierci te szczątki rzekomo z rąk Heroda. Niemal całą Hiszpanią władali wówczas Arabowie, a Compostela nabrała znaczenia politycznego i religijnego. Świętego Jakuba uznano za patrona hiszpańskich chrześcijan walczących z muzułmanami i król Alfons II wzniósł świętemu kaplicę, którą Alfons III zastąpił większą z kamienia. Wyrosłe wokoło miasto stało się jednym z najważniejszych ośrodków pielgrzymkowych zaraz po Rzymie i po Jerozolimie. Z czasem pojawiły się nowe legendy, m.in. o Karolu Wielkim, którym jakoby lokalizację grobu Jakuba w Galicji przekazał we śnie sam święty, a przy drodze z Francji powstało wiele zajazdów dla pielgrzymów. Święty Jakub cieszy się niezbyt pasującą taką do świętych reputacją zabójcy Maurów, ponieważ król Ramiro twierdził, że pojawił się on u jego boku w bitwie pod Clavayo w 844 roku naszej ery i podobno zabił aż 60 tysięcy muzułmanów. W 997 roku Maurowie zniszczyli cały kompleks z wyjątkiem grobu świętego Jakuba. W 1078 roku przystąpiono w tym miejscu do budowy romańskiej katedry, która jest naprawdę piękna. Jeśli ktoś będzie śladami świętego Jakuba chciał podróżować, to oczywiście można podróżować pieszo, konno lub na rowerze, natomiast nie można autobusem, ale te ścieżki jakubowe są bardzo charakterystyczne i praktycznie z całej Europy, bo nawet z krajów nadbałtyckich, Litwa, Łotwa, Estonia, te szlaki pielgrzymie aż do Santiago de Compostela prowadzą. Serdecznie i gorąco zachęcam, żeby właśnie to pole gwiazd odwiedzić, przebywając w Hiszpanii.